dzisiaj koncert w Suwałkach. My, Suwalczanie, bardzo długo czekaliśmy na ten koncert, bardzo się cieszymy. Pytanie, czy ty też czekałeś, czy chciałeś tutaj zagrać? No pewnie, że czekałem, bardzo długo czekałem. Zdaje się, że od początku istnienia zespołu czekałem na ten koncert. Zdarzyło mi się dwukrotnie zagrać w Raczkach, w mojej rodzinnej miejscowości. No ale z Suwałkami jestem bardzo związany, bo spędziłem jakby drugą część swojego dzieciństwa, czy takiego okresu młodzieńczego, bo kończyłem tutaj liceum. Przez rok jeszcze chodziłem do koledżu językowego, więc to było parę długich lat. No i z tym miejscem jestem bardzo związany tutaj, bo tutaj są moje, to zaistniały w ogóle pierwsze moje jakieś tam przyjaźnie, jakieś takie koleżeństwo. Tutaj uczyłem się też muzyki, w tym sensie, że chodziłem na koncerty, poznawałem zespoły, muzykę i tak dalej. To też się kształtowała moja wrażliwość dzięki tym znajomościom i dzięki tym koncertom. I no tu się bardzo wiele rzeczy zdarzyło w moim życiu, więc Suwałki są takim, no moim też, no takim drugim domem, no nie wiem, czy pierwszym, czy drugim. A poza tym jestem urodzony w Suwałkach, więc jestem z urodzenia Suwalczaniem. No i tak jak mówię, no czekałem na to, bo jak zakładałem zespół Organek, to bardzo chciałem zacząć go od miejsca, z którego pochodzę. I zacząłem te koncerty w Raczkach, no ale brakowało do tandemu Suwałk, no i dzisiaj są. Nareszcie. Tak. Nareszcie. Inspiracje związane są z dwoma zjawiskami, z miłością i ze śmiercią. Dlaczego właśnie to? To są dwie podstawowe rzeczy w naszym życiu. Jak się człowiek rodzi, no to w ciągu życia dojrzewa i poszukuje miłości tak naprawdę, no bo i wokół tej miłości albo ją znajdzie, albo nie, oczywiście to już jest odrębna sprawa, ale potrzebuje akceptacji. To ja mówię o miłości w takim sensie ogólnym. Akceptacji jakiejś spotkania grupy ludzi, czy bratniej duszy, czy to wszystko i tak się sprowadza do akceptacji, czy też jakiejś wyższej formy, czyli miłości. No i tak spędza życie, mając tę miłość, czy może nie mając też bardzo często, i umiera, no i do tego się sprowadza. Właściwie nasze życie, no człowiek przez całe życie poszukuje miłości i ona go napędza, tak samo jak go napędza lęk przed śmiercią. To są dwa podstawowe takie no, popędy, czy tam jakieś drive'y takie w naszym życiu. No, trudno o tym nie pisać, bo jak się szerzej spojrzy na nasze życie, to wszystko się do tego sprowadza. Thanatos i Eros. Tak właśnie myślałam, że usłyszę te dwa słowa. Tak jest. Nie ma pieniędzy, działam w Sokowie. Chodzę przez kółko, lecz co robię wojny. Mam już pieniądze, ale wiary w Sokowie nie. Chodzę wciąż kółko, lecz co robię wojny. Nazywam się Organem, bo mam w sercu rany. Nazywam się Organem.
oczywiście w piosenkach piszesz i twoje teksty są takim wspólnym mianownikiem takiej różnorodności gatunkowej w twoich piosenkach. Ty też często wspominasz, że jakby te teksty są najważniejsze w twojej muzyce, w twojej twórczości. Są, oczywiście, że są. Z czego to wynika? No z chęci... No i tutaj widzisz, dochodzimy do akceptacji. No, no, człowiek podświadomie szuka akceptacji. Jakiejś grupy, w której się dobrze czuję, bo wtedy się dobrze czuję. To są proste rzeczy z psychologii. Ja chcę powiedzieć coś do ludzi, to co mnie gryzie, trapi, to co obserwuję. To są jakieś takie proste obserwacje, ale jednak moje, poczynione moim okiem, moim sercem i umysłem. I mam potrzebę podzielenia się moim widzeniem świata z drugim człowiekiem po to właśnie, żeby znaleźć akceptację. To jest podświadome, ale jednak istnieje. Bo wtedy się człowiek czuje bezpiecznie, jeżeli druga osoba potwierdzi, że tak, rzeczywiście, ja też tak uważam. I wtedy się człowiek czuje lepiej. No i to jest pewnie taki prawdziwy motyw, dla którego to robię. Taki podświadomy oczywiście, tak jestem przekonany, że tak jest. No ale, a przechodząc do takiej, do takiego motywu bezpośredniego, no to słowo zawsze jest najważniejsze. Od słowa się wszystko zaczyna. Słowo było pierwsze. I bez słowa muzyka miałaby, przynajmniej muzyka rockowa, byłaby pozbawiona trochę kontekstu. Bo jeżeli uprawiamy muzykę instrumentalną, jeżeli uprawiamy jazz czy jakieś inne gatunki instrumentalne, to możemy spróbować porozumieć się dźwiękami, jakimś nastrojem, jakimiś środkami muzycznymi, ale jeżeli gramy piosenki, decydujemy się na taką formę no z gruntu rzeczy poukładaną, no to musimy coś jeszcze powiedzieć, no bo to nie wystarczy na parę akordów, więc stąd się bierze to słowo, stąd się biorą teksty. A te są najważniejsze, bo ja się bardzo dobrze czuję w słowie, w operowaniu słowem. Sprawia mi to olbrzymią frajdę, przyjemność i to mi daje to spełnienie, że mogę, bo czuję, że dźwiękami nie opiszę tego, co chcę powiedzieć. I słowo, język, w szczególności język polski daje mi tę możliwość. Tego, co chcesz powiedzieć, mówisz, że twoja muzyka to są twoje obserwacje i twoje refleksje, ale na scenie nie jesteś sam, jest was czterech i chciałam zapytać, co was łączy, jakie są wasze więzi, relacje? I to jest bardzo ważne pytanie, bo jestem przekonany, że wartościowy zespół, że nie można uzyskać wartości jakiejkolwiek bez porozumienia na scenie, czy też poza sceną, a ta się bierze ze zrozumienia, z jakiejś z dobrych relacji, które między nami panują, bo jak się człowiek dobrze czuje z drugim człowiekiem, to coś pięknego z tego wychodzi. I to się dzieje u nas na scenie. A to się dzieje dlatego, że bardzo dobrze się czujemy w swoim gronie, bo jesteśmy właściwie przyjaciółmi. Już się nie obawiam tego słowa, ale tak jest, bo jesteśmy ze sobą tyle lat, przeszliśmy tyle różnych zawirowań, z których wyszliśmy cało. I ciągle się lubimy i to w ogóle mam wrażenie, że te relacje są coraz ściślejsze, bo dotyczą nie tylko tej zawodowej sfery, ale też i prywatnej, bo jeżeli się spędza ze sobą w roku, no przynajmniej połowę tego roku kalendarzowego, no bo tak jest w istocie, no to te sfery zaczynają się przenikać, prywatna, zawodowa i człowiek
Właściwie nie odróżniamy tego. Scena czy poza sceną to jest jedno. No. I to jest bardzo dobre, bo jak wchodzimy na scenę, to nie przybieramy jakiejś maski, takiej pozy, tylko jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi jesteśmy w hotelu czy gdziekolwiek indziej, w restauracji. I to, ta nasza relacja się przenosi na ludzi i o to chodzi. Jest moc na scenie później. No tak, jest moc poza sceną, jest moc na scenie. Dzisiaj przed twoim koncertem zagra zespół, który wspiera transplantację. Ty tak. Też wspierasz wszelkie akcje związane z transplantacjami. Chciałam się zapytać, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? To w ogóle zdrowie jest bardzo ważne, to jest oczywiście banał, ale moje życie nie oszczędzało mnie w tej kwestii. Znaczy w sensie mnie oczywiście jak najmniej dotknęły te choroby, ale moich bliskich tak. Przez długi okres czasu byłem bardzo bliski tego, zresztą nadal jestem, bo mam dużą rodzinę i to się, zresztą nie tylko rodzinę, to dotyczy też znajomych i ta choroba jest zawsze gdzieś blisko. I oprócz tego, że gramy rock'n'rolla i jest fajnie i bawimy się, to warto pamiętać o ważnych rzeczach. I przy okazji tej, że na nasze koncerty przychodzi jakaś ilość osób, a ostatnio to są jakieś duże ilości, co mnie bardzo cieszy, to warto powiedzieć coś ze sceny do nich, pokazać, wykorzystać parę minut jeszcze przed graniem czy podczas, żeby zwrócić ich uwagę na ważne rzeczy. Taką rzeczą, na którą się ostatnio zdecydowaliśmy, właśnie jest współpraca z zespołem HLA. To jest zespół, którego liderem jest kardiochirurg, gra na perkusji ze szpitala MSW IA w Warszawie, który promuje ideę transplantacji. Takiej transplantacji bardzo świadomej, żebyśmy rozmawiali o tych rzeczach z rodziną, ze znajomymi, po to, że jeżeli przyjdzie taki moment decyzji o oddaniu komuś narządu po śmierci, no to żebyśmy nie wahali się tego zrobić, bo możemy komuś pomóc. A nasze ciało jest doczesne i się szybko rozpadnie, obróci w proch. Więc warto jeszcze komuś pomóc i o tym mówimy ze sceny. Jak sobie wyobrażasz swoją starość? Oj, tego to w ogóle sobie nie wyobrażam. Ja w ogóle nie mam w zwyczaju jakiegoś takiego wybiegania w przód. Ja naprawdę żyję chwilą i moja przyszłość, moja wyobraźnia sięga naprawdę, nie wiem, paru tygodni w przód albo paru miesięcy. Ja unikam jakichś wielkich planów i takich wielkich konstrukcji, które sobie tam nabuduję w głowie, bo wielokrotnie to zrobiłem i one zawsze właściwie runęły, więc... Ale bez bólu to robię, ja po prostu żyję właściwie dniem doczesnym i skupiam się na tym, co jest tutaj i teraz. Jeżeli dożyję starości, to,
to pewnie jakoś postaram się mądrze spożytkować, albo i nie, w końcu jestem głupi. Transplantacji, już tak kończąc to nasze dzisiejsze spotkanie, mi również zależy na tym, żeby z tego wywiadu wyszło coś fajnego i coś dobrego. I nie będę Ciebie prosić o to, żebyś pozdrowił Suwalczan, ale chciałabym Ciebie poprosić, żebyś spróbował mieszkańców naszego miasta zachęcić do tego, żeby zostawiali serce na ziemi, mówiąc tak. Tutaj do naszych dwóch operatorów. Tak. Chcę Państwu przybliżyć ideę, która między innymi sprowadziła nas do Suwałk. Oczywiście po pierwsze to jest muzyka, ale po drugie to jest miłość. A miłość w takim znaczeniu doczesnym oznacza to, że możemy się dzielić z drugim człowiekiem tym, co mamy najlepsze. Jeżeli odchodzimy z tego świata, jeżeli nasi bliscy są chorzy, a moi, mam prawo o tym mówić, ponieważ moi bliscy odeszli, moi bliscy byli chorzy. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Warto pomagać ludziom, warto decydować się na transplantację po śmierci, warto podpisać takie oświadczenie woli, gdzie zgadzamy się na to, żeby z naszego ciała skorzystała druga osoba, krótko mówiąc, i żeby przedłużyć życie komuś jeszcze. Dlaczego mamy nie pomagać? Skoro pomagamy sobie na co dzień, pomóżmy sobie też i po śmierci. I tę ideę razem z zespołem HLA i z chłopakami głosimy wszędzie, gdzie tylko się da, bo to jest, wydaje się, najrozsądniejsze wyjście z tego wszystkiego. Umieramy, czeźniemy i tak nas nic nie pozostanie, ale może pozostać po nas dobra pamięć. I tę pamięć możemy zachować w taki sposób, że podzielimy się swoimi narządami, do czego gorąco Was wszystkich zachęcam.